Latem 2017 roku światło dzienne ujrzał serial opowiadający, wydawałoby się, prostą historyjkę o dwójce przyjaciół wyruszających na przygodę w nieznane. Aby główna bohaterka mogła spotkać się ze swoją dawno niewidzianą matką, a główny bohater odkrył prawdę o swoim pochodzeniu. I choć taki opis dla niektórych mógłby wystarczyć, aby zainteresowali się tym anime, zapewniam, że Made in Abyss oferuje znacznie więcej. Bohaterowie żyją w pewnym świecie zbliżonym w wielu aspektach do naszego, w którym w pewnym momencie niespodziewanie pojawiła się wielka dziura w ziemi, tytułowy Abyss. Ludzie szybko odkryli, że nie jest to zwyczajna dziura, znajdując cenne przedmioty, artefakty, które później mogli sprzedawać, a także poprawiać zaplecze technologiczne całej ludzkości. Ponieważ artefakty te to była jakaś niesamowita, zaawansowana, starożytna technologia. W otchłani tej wytworzył się unikalny dla niej ekosystem. Na różnych jej poziomach mieszkały różnorakie, niesamowite, ale i często niebezpieczne stworzenia, a z pewnego powodu do całej długości otchłani docierało światło. Uwagę przykuwać mogły również nietypowe skutki dotykające opuszczających Abyss. Mogły być to zwykłe zawroty lub bóle głowy, mdłości, ale także krwawienie ze wszystkich otworów w ciele, czy całkowite zatracenie człowieczeństwa pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Skutki były tym gorsze, im głębiej człowiek wszedł. Wokół tego cudu szybko zaczęli gromadzić się ludzie, powstało miasto, a także zorganizowana struktura badających Abyss. Poszukiwacze byli podzieleni na klasy, o których świadczył kolor gwizdka, który posiadali. Do najniższej z nich, posiadających czerwone gwizdki, należy główna bohaterka Riko, mieszkająca w sierocińcu, szkolącym młodych poszukiwaczy, której to marzeniem jest spotkanie swojej matki, należącej do elitarnej grupy posiadaczy białych gwizdków. Drugim głównym bohaterem jest tajemniczy, pochodzący prawdopodobnie z dna otchłani, robot Reg, do złudzenia przypominający zwykłego chłopca, lecz posiadający pewne niezwykłe umiejętności, dzięki którym przy pierwszym spotkaniu ratuje Riko. Ta postanawia zabrać go do sierocińca, gdzie okazuje się, że Reg zupełnie stracił pamięć i nie wie, kim jest. Pewnego dnia do miasteczka wracają poszukiwacze z dolnych warstw otchłani, z gwizdkiem matki Riko, Lizy, oraz pewnymi zapiskami. Do nich dostęp ma jej córka, a to, co z nich odczytuje, motywuje Riko do jak najszybszego zagłębienia się pod ziemię. Spotkamy się na dnie Abyssu. Tak właśnie brzmiały odczytane przez nią słowa i właśnie w taki sposób rozpoczyna się ta z pozoru naiwna i dziecinna historia o pragnącej spotkać swoją matkę Riko i chcącym dowiedzieć się, kim jest Regu. Ich przygoda zaczyna się w bardzo klasyczny sposób. Schodzą coraz niżej, napotykając na drobne przeszkody, z którymi jednak dzięki współpracy i umiejętnościom Rega mogą sobie poradzić. Akcja toczy się płynnie, ogląda się bardzo przyjemnie, bohaterowie sukcesywnie przechodzą pewien progres, uczą się z każdej przeżytej przygody, lecz nie, w tym miejscu nie ma jeszcze fajerwerków pod względem fabuły. W pewnym momencie jednak sprawy zaczynają przybierać o wiele mroczniejszy obrót, gdy bohaterowie uświadamiają sobie, że wbrew temu, co mogło im się wydawać, w gruncie rzeczy są praktycznie bezbronni. Ich przeciwnicy stają się coraz potężniejsi, a na swojej drodze napotykają także ludzi, którzy niekoniecznie muszą być ich sprzymierzeńcami. Druga połowa serialu pokazuje brutalną rzeczywistość tego, jak mądrym pomysłem jest podróż dwójki dzieci do miejsca, gdzie dostęp mają tylko najlepiej wyszkoleni i najlepiej przygotowani poszukiwacze. Ukazuje ona mroczny aspekt życia w Abyssie. Aby nie zdradzać ważnych dla fabuły faktów, mogę przestrzec jedynie, że jeżeli jesteście wrażliwi na widok krwi, anime to zdecydowanie nie jest dla was. Wraz z dalszym zagłębieniem się naszych bohaterów w otchłań, coraz bardziej interesować widza zaczyna również sam Abyss. To, w jaki sposób powstał, dlaczego jest taki, jaki jest, jaka jest tajemnica jego właściwości, czy skąd właściwie pochodzą te wszystkie artefakty. Coraz ważniejsza staje się również sprawa Rega, o którym dowiadujemy się więcej, co jednak rodzi tylko kolejne pytania zamiast odpowiedzi. Do dwójki bohaterów w pewnym momencie dołącza również bardzo interesująca postać, która pomimo wydawania się zwykłym furasem na początku, kryje również niezwykle ciekawą historię. Od prostej przygodówki anime to przechodzi progres w okrutnie prawdziwe, zagłębiające się w psychologię bohaterów, nie bojące się ukazywać brutalności świata arcydzieło z niezwykle dobrze pociągniętym wątkiem tajemnicy. Jeśli kogoś to zachęci, mogę dodać jedynie, że ostatnie odcinki serialu to prawdziwy emocjonalny rollercoaster, podczas którego trudno jest nie uronić chociaż jednej łzy, lub chociażby nie zastanowić się nad paroma sprawami w swoim życiu.
Do takiego opisu jednak, jakby się mogło wydawać, nie pasuje kreska, wyglądająca raczej na taką, która mogłaby zostać użyta w anime dla małych dzieci. Takie były przynajmniej moje pierwsze myśli, gdy po raz pierwszy ujrzałem plakat Made in Abyss. Po obejrzeniu całej serii jednak muszę zmienić swoją opinię i naświetlić parę spraw. Kreska faktycznie wydaje się bajkowa i może komuś nie spodobać się przy pierwszym ujrzeniu. Choć słyszałem również opinie ludzi, którzy to właśnie dla niej zdecydowali się na obejrzenie anime. Lecz pasuje ona wręcz idealnie do klimatu, który anime wprowadza. Tak jak już wspominałem, pierwsze odcinki są lżejsze i w fantastyczny sposób wprowadzają widza do magicznego świata Abyssu. Wszystkie rysunki są przepiękne. Krajobrazy, zwierzęta, rośliny, kolory, kształty, wszystko wygląda tutaj wręcz idealnie. I w tym bajkowym świecie poruszają się Riko oraz Rek. Dla kogoś patrzącego z zewnątrz, bądź bohaterów nie zdających sobie do końca sprawy z potencjalnego niebezpieczeństwa, wygląda to jak raj i to się nie zmienia przez cały czas trwania anime. Abyss to niezmierzone, dzikie, niesamowite miejsce i właśnie takie wrażenie sprawia. Bohaterowie przesłodzeni, wyglądający niepoważnie i dziecinnie, cóż, właściwie są to dzieci, dopełniają tego widoku, powodując, że oglądając ten serial można się po prostu zanurzyć w tym niepowtarzalnym klimacie. Gdy zaczyna robić się poważnie, wtedy jednak kreska i wygląd całego anime oraz muzyka, o której powiem parę słów później, stanowią perfekcyjny kontrast do wydarzeń, które mają miejsce. Dzięki temu wywołany szok jest tym większy, a przeżywane przez bohaterów tragedie wywołują jeszcze mocniejszy wpływ na widzu. Nawet jeśli na początku zniechęci cię wygląd tego anime, tak jak mnie, daj mu szansę, a być może uznasz to za jedną z jego największych zalet, tak jak ja to zrobiłem. Bezdyskusyjnie jednak jednym z najlepszych jego elementów jest muzyka, która jest jednym słowem genialna. Klimatem idealnie wpisuje się w pokazywane obrazy, a także emocje przekazywane przez serial. Były momenty, w których samo to, co widziałem oraz co przeżywali bohaterowie, wywierało na mnie ogromny wpływ i czułem duży przypływ emocji. Gdy nagle w ścieżce dźwiękowej następował taki zwrot, taki moment, że wewnętrznie wybuchałem z poczucia niesamowitości. Aby ubrać to w bardziej ludzkie słowa, gęsia skórka jest gwarantowana. Anime oczywiście porusza takie tematy jak przyjaźń, chęć przygody czy tajemnica, ale dobrze obrazuje także to, do czego człowiek jest w stanie się posunąć, aby osiągnąć swój cel. To ukazane jest zwłaszcza w filmie będącym kontynuacją serialu, który jest tak dobry albo i nawet lepszy niż serial. Niezwykle interesujący sposób ukazane są motywacje zarówno głównych bohaterów, które z biegiem czasu ewoluują, ale i wszystkich innych postaci, których Rek i Riko napotkują. Do czego dążą, w jaki sposób chcą to osiągnąć, co jest dla nich najważniejsze? Jeśli będą mieli wybór pomiędzy różnymi istotnymi dla nich rzeczami, co wybiorą? Czy są gotowi do poświęceń? To wszystko pytania, które bohaterowie pojawiające się w Made in Abyss z pewnością sobie zadają, a także do przemyślenia, których dzięki serii zmuszony jest także widz. Nie mogę obiecać ci, że anime to spodoba ci się tak bardzo jak mi, lecz to, co mogę zapewnić, to że nie poczujesz zażenowania nim, znajdziesz w nim elementy, które na pewno będą ci się podobać, z tego powodu, że jest ich w nim tak dużo. Uznasz je za solidny serial, a jeśli dasz się mu ponieść i trafi w twoje gusta, może być to niezapomniane przeżycie, którego na pewno nie pożałujesz. Dziękuję i do widzenia.